Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z uczniami swymi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł im: Zostańcie tu, aż odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i cierpieć udrękę. Wówczas rzekł do nich: Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i ze mną czuwajcie. A odszedłszy nieco, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jak Ty. I przyszedł do uczniów swoich i zastał ich śpiących. I powiedział Piotrowi: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało omdlałe. I oddalił się powtórnie i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, znowu się oddalił i modlił się po raz trzeci, te same wypowiadając słowa. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł do nich: Jeszcze śpicie i odpoczywacie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstań się, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami, wysłany od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś jego dał im znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on, jego chwytajcie. A natychmiast przystępując do Jezusa, powiedział: Bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wówczas przystąpili i rzucili się na Jezusa i go pojmali. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnąwszy rękę, dobył miecza swego i uderzywszy sługę księcia kapłańskiego, uciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego:
schowaj miecz swój na miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz będą chwytali, od miecza poginą. Czy myślisz, żebym nie mógł prosić ojca mego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże się więc pisma wypełnią, że się tak stać musi? W tym czasie powiedział Jezus rzeszom: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, aby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a mnie nie pojmaliście. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroku. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się zebrali uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec najwyższego kapłana. I wszedłszy do wnętrza, siedział ze sługami, aby wiedzieć, jak się sprawa zakończy. Tymczasem arcykapłani i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go na śmierć skazać. Lecz nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. W końcu zjawili się dwaj i zeznali: ten mówił, mogę zburzyć świątynię Bożą, a po trzech dniach ją odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co przeciwko tobie świadczą. Lecz Jezus milczał. Rzekł mu najwyższy kapłan: o, przysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty, mówiąc: zbrodnik, na cóż więcej potrzebujemy świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo, cóż wtedy myślicie? Oni zaś odpowiadając rzekli: winien jest śmierci. Wtedy poczęli plwać na oblicze jego i bić go pięściami, a inni policzkowali go, mówiąc: prorokuj nam, Chrystus, któryż cię uderzył. A Piotr siedział na zewnątrz na dziedzińcu i podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i tyś był z Jezusem Galilejskim. Ale on zaparł się wobec wszystkich, mówiąc: nie wiem, co powiadam. A gdy wychodził z drzwi,
ujrzała go druga niewiasta służebna i rzekła tym, którzy tam byli. I ten był z Jezusem Nazareńskim. I powtórnie zaparł się pod przysięgą. Nie znamy tego człowieka. A wkrótce potem przystąpili ci, którzy stali i rzekli Piotrowi. Prawdziwie i tyś z nich jest, bo i mowa twoja cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać. Nie znamy tego człowieka. A wnet kogut zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu powiedział. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A gdy nadszedł ranek, zeszli się na radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. I zaprowadzili go związanego i wydali namiestnikowi Piłatowi Poncjuszowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że był skazany, żalem zdjęty, odniósł 30 srebrników przedniejszym kapłanom i starszym, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. A oni rzekli: cóż nam do tego? Twoja sprawa. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A przedniejsi kapłani, wziąwszy srebrniki, mówili: nie godzi się ich kłaść do skarbony, bo są krwi zapłatą. I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarzowe na grzebanie pielgrzymów. A Jezus stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik, mówiąc: tyś jest król żydowski? Rzekł mu Jezus: sam mówisz. A gdy go oskarżali przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, ile świadectw przywodzą przeciwko tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik wypuszczał ludowi jednego więźnia, którego chcieli. Miał zaś wówczas więźnia znacznego imieniem Baraba. Gdy się przeto zebrali, zapytał ich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że go z zazdrości wydali. A gdy on zasiadał na trybunie sądowej, żona jego przysłała ostrzeżenie: nie czyń temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie wiele cierpiało z jego powodu.
Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, aby zażądali Barabasza, a domagali się śmierci Jezusa. I zapytał ich namiestnik: którego z dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Rzekł im namiestnik: cóż wtedy złego uczyni? Ale oni tym więcej wołali, mówiąc: niech będzie ukrzyżowany. I widząc Piłat, że nic nie osiągnie, a zamieszanie większe się staje, wziąwszy wodę, obmył ręce przed tłumem, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza sprawa. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas im wypuścił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę, a zdjąwszy szaty jego, włożyli nań płaszcz szkarłatny. Upluduszy koronę z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: bądź pozdrowiony, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy mieli dość naigrawań, zdjęli z niego płaszcz, oblekli go w szaty jego i wyprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu do picia wino zaprawione goryczą. Nie chciał pić, gdy go skosztował. A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, aby się wypełniło proroctwo: rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. I siedząc tam go pilnowali. Umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wówczas ukrzyżowani byli z nim dwaj łotrzy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A przechodzący obok bluźnili mu, potrząsając głowami i mówiąc: hej ty, co burzysz świątynię Bożą i w ciągu trzech dni ją odbudowujesz, wybawże samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąd z krzyża. Podobnie i przedniejsi kapłani z uczonymi
uczonymi w piśmie i starszymi, naigrawając się mówili. Innych ocala, a sam siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Powiedział przecież, że jest synem Bożym. Tak samo lżyli go i łotrzym, którzy byli z nim ukrzyżowani. A on godziny szóstej całą ziemię zaległy ciemności aż do godziny dziewiątej. Około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachthani. To jest, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy ze stojących tam, słysząc to, mówili: Eliasza wzywa. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni zaś mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus, zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha. Zasłona świątyni rozdarła się na dwie części, od góry aż do dołu. Ziemia zadrżała, skały popękały, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i ci, którzy z nim byli, strzegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i wszystko, co się działo, przerazili się bardzo i mówili: Zaiste, ten był synem Bożym. I było tam wiele niewiast z daleka. Szły one za Jezusem od Galilei i mu usługiwały. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On przyszedł do Piłata i prosił go o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał oddać mu zwłoki. A Józef, otrzymawszy ciało, owinął je w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobie, który był wykuty w skale.
Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i